Witajcie przyjaciele. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w dniu szczególnym. Dzisiaj wieczorem rozpoczyna się tydzień paschalny. Święto Przaśników przez 7 tygodni. Święto ustanowione przez Pana Boga w sposób szczególny, w szczególnym momencie, kiedy naród izraelski otrzymał polecenie wyjścia z ziemi egipskiej i udania się w kierunku ziemi obiecanej. Jest to w ciekawym momencie, dlatego że cały świat, czy chce, czy nie chce, wszyscy ludzie są zamknięci w swoich domostwach, tak jak wówczas Izraelici. I w ten sposób zmuszeni jesteśmy niejako do dołączenia się do całego Izraela, który dzisiaj wieczorem rozpoczyna Paschę. Czy nie daje nam to do myślenia, że Bóg Wszechświata, który jest poza czasem, nas umieścił w czasie? Sam określił także i rytm czasów spotkań ze swoim ludem. Ustanowił swoje święta. I trzy główne święta, które dla jego ludu, narodu wybranego, są najważniejsze, to znaczy święto Paschy, święto Szawuot i Sukot, przypieczętował wydarzeniami nowotestamentowymi. Paschę przypieczętował Wielkanocą, Szawuot Pięćdziesiątnicą. Na temat Sukot porozmawiamy kiedy indziej. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym tygodniu paschalnym. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu. Przed nami dzisiaj Seder, czyli kolacja paschalna narodu wybranego, do którego Bóg zachęca ludzkość, by się dołączyła i się zastanowiła, jakie to miało znaczenie. Jutro Kościół obchodzi pamiątkę ustanowienia wieczerzy. Wielki Piątek, pamiątkę Golgoty. W niedzielę święto zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nawet ludzie niereligijni, niebogobojni są pobudzeni do refleksji, czy to miało jakieś znaczenie. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego musieliśmy się zatrzymać? Dlaczego mamy się zastanowić? O czym mamy pomyśleć? Co mamy usłyszeć? W mediach społecznościowych jest wiele katastroficznych, często neurotycznych komentarzy i różnych teorii spiskowych. Kochani, nie czytajcie wszystkiego. Nie rozprzestrzeniajcie wielu nieprawdziwych informacji. Jeżeli czytacie coś, co budzi wasz niepokój, od razu to kasujcie, ale nie posyłajcie dalej. Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem pokoju. Pan Jezus mówi o sobie, że jest księciem pokoju. Duch Święty jest duchem pokoju. I Pan Bóg zaprasza nas do współpracy i przypomina nam, że nawet swego przeciwnika i wszelkie przeciwności chce miażdżyć przez swój ofensywny pokój, także poprzez naszą postawę, nasze słuchanie i ogłaszanie słów wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o czymś, czego jeszcze teraz nie widzimy. Kto wie, czy w tym okresie paschalnym, w okresie tych świąt, Bóg mobilizuje nas wszystkich, byśmy z wiarą ogłosili przezwyciężenie tego zagrożenia, które jest wokół nas. Z wiarą. To, czego jeszcze nie widzimy. Byśmy się temu przeciwstawili. Byśmy się modlili o cud, by to zagrożenie, ta pandemia, ta zaraza się załamały. I to poprzez zwycięstwo Chrystusa Króla, Księcia Pokoju, w naszych myślach, w naszych emocjach i w naszym ciele. Zachęcam, by ten okres świąt, pewnego odizolowania, odosobnienia, ale także nasłuchiwania Bożego głosu, wprowadził nas w nową przestrzeń modlitewną. Że coraz mniej będziemy zanosić petycje do Boga z poziomu ziemi do nieba, a otworzyli się na Boże objawienie, co porusza serce Ojca, jakie są pragnienia serca Ojca. I coraz bardziej tak proroczo wręcz, apostolsko, ogłaszali dla ziemi zamierzenia Ojca z perspektywy nieba. Chcielibyśmy się tego uczyć. Bóg mówi, że w czasach ostatecznych wyleje ducha na wszelkie ciało. Kochani, za 7 tygodni, za 50 dni będzie Pięćdziesiątnica, święto wylenia Ducha Świętego. I znowu w pewnych nowych warunkach. Kto wie, czy w sposób szczególny Bóg nie zamierza nas z czymś zaskoczyć. Ale my się też do tego musimy przygotować. Też musimy tego oczekiwać. Być na to nie tylko otwartymi, ciekawymi, ale pragnącymi, poszukującymi. Chcielibyśmy wykorzystać ten czas paschalny, czas świąt Wielkiej Nocy, na nowy poziom nasłuchiwania, wsłuchiwania się, rozumienia Bożego głosu
i ogłaszania słów wiary, dobrych zamierzeń Boga dla ciebie, dla mnie, dla ludzkości, dla jego narodu. Niech Bóg pokoju będzie z wami. Życzę wszystkim błogosławionego czasu paschalnego, błogosławionych świąt, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.